Witam wszystkich, nazywam się Mozelewski Adrian. Firma Mikado zajmuje się marketingiem, głównie karpiowym. Dlaczego Mikado na rybomanii? Odpowiedź jest bardzo prosta. Odkąd przyszedłem tutaj do firmy, jakby był to priorytet, dlatego że wchodzimy z całą nową serią produktów Carp Fineline i musimy gdzieś to pokazać. Ja sobie nie wyobrażam żadnych innych targów, gdzie moglibyśmy z tym wystartować. Firma Mikado posiada 400 metrów kwadratowych, na których w 3/4 pokażemy sprzęt karpiowy z poznakiem serii Carp Fineline. Mamy tam wszystko, od haczyka, poprzez akcesoria końcowe, kończąc na całym biwaku. Zacznę od tego, że każdy produkt był od początku do końca testowany przeze mnie. Wszystkie moje uwagi były naniesione i poprawione, a zacząć mogę od haczyków, które są pokryte black teflonem i są od początku do końca robione w Japonii, co dla mnie jest bardzo ważne, ponieważ haczyk to jest first contact i musi być najlepszej jakości. Dalej mam akcesoria końcowe, jest tutaj cała ich masa, nie sposób ich wymienić, dlatego wszystkich zapraszam do obejrzenia ich osobiście u nas na stoisku. W dalszej części mamy żyłkę, nowość w tym roku, żyłka Fluo, która tak naprawdę już się przyjęła od dłuższego czasu, z tym, że jest to inna żyłka. Nie jest to żyłka rozciągliwa, ona ma zminimalizowaną rozciągliwość, dzięki temu nadaje się na wywózki. A Fluo żyłka, dzięki temu, że jest Fluo, bardzo dobrze jest ją widać w nocy, po podświetleniu latarką, czołówką. W dalszej części mamy wędki, jest to seria Kariu, stworzona na technologii NanoResign. Dzięki tej technologii nie będę tutaj zagłębiał się w specyfikacje, ponieważ musiałbym dość dłużej o niej mówić, ale dzięki temu jest o wiele lżejsza, szybsza i co moim zdaniem jest zaczerpnięte z naszych poprzednich serii wędek spinningowych i tego nie ukrywamy, o wiele bardziej te odczucia są zupełnie inne w trakcie holu ryby. Też polecam, bardzo fajne wędki. Przełowiłem na nie cały zeszły sezon i też zostało kilka poprawek naniesionych, ale to już zobaczycie na targach Rybomania. Do wędki Kariudo testowałem cały zeszły rok. Pierwszy kowrotek w ofercie Mikado typu Big Pit, który mieści, teraz dokładnie nie pamiętam, ale bardzo dużą ilość plecionki i żyłki. Praktycznie możemy robić wywózkę w każdym miejscu na ziemi. Nie wyobrażam sobie łowiska, które by przerosło pojemność tej szpuli. Oczywiście kowrotek jest z wolnym biegiem. Mamy całą serię nowych namiotów. Zupełnie innych niż do tej pory na rynku. Takim naszym flagowym modelem jest namiot, który ma dwa wejścia, wejście i wyjście. Do tej pory jakby nie spotkałem się z tym, będąc w Hiszpanii nad rzeką Ebro i łowiąc tam, rzadko się zdarza deszcz, my oczywiście go trafiliśmy, jest gorąco, duszno, nie muszę mieć z tyłu żadnego wywietrznika, po prostu otwieram sobie jedno wyjście, mam dwa wejścia, jest przewiew niesamowity, a będąc na jakiejś ciasnej miejscówce, tak jak tutaj mam w okolicy Warszawy, wchodzę z jednej strony, wykładam cały biwak, nie muszę zawsze naokoło przechodzić całego namiotu, tylko bezpośrednio wszystko wkładam do środka i tak samo też wyjmuję. Więc to jest naprawdę bardzo fajne, jest to coś zupełnie nowego. Idąc dalej, mamy łóżka, krzesła, stoliki, więc jakby ten cały kompletny asortyment, śpiwory, które dzielimy w kategorii aktualnie na 3 i 4 sezonowy. Ze strony technicznej zapewniam każdego, że każdy sprzęt będący w naszej ofercie był przeze mnie wykorzystywany, także usprawniany. Teraz aktualnie pracujemy już nad następnymi rzeczami na następne lata. Oczywiście będę na stoisku, zapraszam wszystkich, którzy chcą sprawdzić, przetestować, może nie skakać po namiotach, ale sprawdzić je z każdej możliwej strony, czy łóżko im wejdzie, ewentualnie zasięgnąć informacji merytorycznych. Na wszystkie pytania odpowiem i znajdę na pewno dla każdego czas, ale także nie tylko o sprzęcie, ale i ze sfery łowienia karpi, aspekty techniczne i całej reszty. Jestem dumny, że w końcu duża polska firma weszła w tak szeroki asortyment karpiowy. Zapraszamy wszystkich, którzy znają albo chcą zapoznać się z ofertą naszej firmy, a ja ze swojej strony mogę Was zapewnić, że na pewno będzie się dużo działo. Zapraszam wszystkich.